Dzień dobry Państwu. Przechodząc do teologii trynitalnej świętego Tomasza, w pierwszej kolejności chciałbym omówić terminologię trynitalną akwinaty, ponieważ ta refleksja dotycząca Trójcy Świętej trwała już od dość dawna i święty Tomasz miał przed sobą prawie 1000 lat rozważań, sporów, orzeczeń soborowych w dwóch językach, greckim, łacińskim. Wiemy, że już sam przekład i terminologii, i problematyki trynitalnej z greki na łacinę stanowił pewien problem. Z tym wszystkim Tomasz jakoś musiał sobie poradzić. Proszę Państwa, wydawałoby się, że najlepszym terminem w odniesieniu do Boga byłaby substancja. Substancja rozumiana już w metafizyce świętego Tomasza i także dzisiaj jako samodzielny byt będący podmiotem dla bytów niesamodzielnych, czyli przypadłości i relacji. Tymczasem w odniesieniu do teologii trynitarnej termin substancja, ponieważ był odpowiednikiem greckiej usia, miał kilka znaczeń. Pierwsze znaczenie to substancja utożsamiana z istotą, substancja jako esencja, istota, czyli to, co najważniejsze w danym bycie, to, co powoduje jego tożsamość. Istota nie wskazywała na podmiotowość bytu, którego dotyczyła. W związku z tym lepsze byłoby w odniesieniu do Boga pojęcie substancji jako podmiotu, subiektum. Jeszcze lepiej, gdyby to był podmiot samodzielny, suppositum. Jeśli terminu substancja w teologii trynitalnej używalibyśmy jako suppositum, czyli samodzielny podmiot różnych własności, wtedy termin ten nadawałby się do teologii trynitalnej. Ale ponieważ właśnie substancja wnosiła to zamieszanie, zresztą ślad tego zamieszania mamy także dzisiaj consubstantialis w credo nicejsko-konstantynopolitańskim przetłumaczono po polsku jako współistotny. Czyli to rozumienie terminu substancja jako istota, jako esencja, najmniej wygodne w teologii trynitalnej świętego Tomasza, ciągle jest obecne. W związku z tym trzeba było szukać innych rozwiązań. Drugi termin, który jest ważny czy kluczowy, to pojęcie rzeczy naturalnej, bytu naturalnego. Byt naturalny to taki byt, który realizuje jakąś określoną naturę, tak jak człowiek na przykład realizuje naturę ludzką. Natomiast terminem, który święty Tomasz za pewną tradycją starał się przystosować do teologii trynitalnej, jest grecki termin hipostaza. Hipostaza, która oczywiście ma swoją długą historię i jest terminem proweniencji neoplatońskiej, ale Tomasz nie wchodzi tak głęboko w poszukiwanie znaczeń tego terminu, odnosi ten termin do teologii trynitalnej i powiada, że jeśli hipostazę będziemy rozumieli właśnie jako samodzielny podmiot przypadłości, tak jak dzisiaj traktujemy termin substancja, bo wtedy ten termin hipostaza nadaje się do teologii trynitalnej, czyli hipostaza jako podmiot przypadłości, a nie jako istota. Tomasz zresztą
ma świadomość i mówi o tym, że pojęcie hipostazy nawet u greckich ojców Kościoła nie było jednolite, mianowicie początkowo oznaczała hipostaza każdą samodzielną substancję, by z czasem oznaczać samodzielny byt, czy samodzielną substancję, czy jednostkową substancję o naturze rozumnej. I takie ujęcie, czy takie rozumienie hipostazy nadaje się do teologii Trójcy Świętej. Terminem, który według Tomasza najlepiej nadaje się do teologii Trójcy Świętej, jest nowe określenie, nowy termin, subsystencja. Subsystencja rozumiana jako coś samoistnego, bytującego w jakiejś naturze. Niekiedy po prostu termin subsystencja przekłada się jako samoistność. I Tomasz uważa, że terminem subsystencja śmiało można by zastąpić grecką hipostazę. Zwłaszcza, że Tomasz w odniesieniu do terminu hipostaza nie ma wielkich zastrzeżeń, choć Tomasz zdaje sobie sprawę z problematyczności tego terminu. Wie na przykład, że święty Hieronim nie lubił tego terminu i go dość ostro krytykował. W związku z tym subsystencja zdaje się tutaj po prostu rozwiązywać nam ten problem. Proszę Państwa, przy tej okazji Tomasz mówi, jakiej terminologii, jakich nazw należy w teologii Trójcy Świętej unikać. Chodzi o to, żeby nie popaść z jednej strony w arianizm, czyli w tezę, która tak mocno odróżnia Ojca od Syna, że właściwie Syn Boży staje się innym bytem, inną substancją, inną rzeczą, z jednej strony, a w sabelianizm z drugiej strony, czyli w tezę, że trzy osoby boskie właściwie niczym się nie różnią. To jest jeden byt, jeden Bóg przejawiający się wyłącznie na różne sposoby. Tomasz właściwie w swoich rozważaniach operuje pomiędzy tymi dwiema skrajnościami. Daje je za przykład błędów i jak gdyby uważa na wszystko, co mogłoby prowadzić z jednej strony do sabelianizmu, czyli właśnie, który nazwaliśmy modalizmem czy monarchizmem w teologii Trójcy Świętej, i arianizmu czy subordynacjonizmu z drugiej strony. W pierwszej sprawie należy unikać terminu różnica, diferencja, i terminu wyrażającego jakąś różnorodność, diversitas. Właściwie najbezpieczniej według Tomasza używać distinkcjo, odróżnienie. I nawet mówi, że jeśli gdzieś spotykamy pojęcie różnicy albo różnorodności, czyli diferencja i diversitas, to trzeba je ujmować jako odróżnienie, distinkcjo. Kolejne niebezpieczne terminy to separatio, oddzielenie. Divisio, podział, disparitas, nierówność. Te wszystkie terminy, źle zastosowane, jak gdyby wyolbrzymione, zastosowane w swoim, dziś by się powiedziało, mocnym znaczeniu, po prostu mogą prowadzić do jakiejś postaci subordynacjonizmu. Tak samo jak słowo alienus, czy alienum, inny, inne. Przy czym alienus to jest inny powiedziane mocno, z akcentem na ową inność.
Podobnie niebezpiecznym terminem jest oddzielony, oddzielalny, separabilis. Dlatego, że może on przekreślać podobieństwo osób. Z kolei, żeby nie popaść w sabelianizm, czyli w tezę, przypominam, że osoby boskie to jest tylko przejawianie się na zewnątrz Boga w swoich działaniach, trzeba unikać, czy bardzo ostrożnie stosować w teologii terminu jednostkowość, singularitas. Tak samo terminu unicus, jedyny. Podobnie jak confusio, zmieszanie, czy na przykład solatrius, samotny. Mówi, że tutaj trzeba by używać terminu także wyrażającego inność, ale można powiedzieć wyrażającego ją słabo. To jest termin alius, inny w sensie po prostu nie taki sam. Prawda? Odróżniamy tutaj, ponieważ to słowo polskie inny można po łacinie rozumieć jako alienus, czyli inny z akcentem na inność, i alius z akcentem na po prostu no, nie to samo, coś innego. Proszę Państwa, to są słowa, których powinno się unikać. Natomiast kolejne terminy, jakie święty Tomasz proponuje w teologii trynitarnej, są już terminami odnoszącymi się wprost do struktury Trójcy osób boskich. I pierwszym z nich jest pochodzenie, procesio. Tomasz tylko zwraca uwagę, że w teologii Trójcy Świętej chodzi o pochodzenie wewnętrzne, a nie przyczynowanie na zewnątrz, no tak jak chciał Ariusz, czy powodowanie skutków w podmiocie, tak jak chciał Sabeliusz. Kolejny termin, o którym już mówiliśmy, to termin istota. Istota, która oznacza, tak jak powiedziałem, to co najważniejsze w bycie, ujęcie tego, co powoduje, że dany byt jest tym oto bytem, i jak pamiętamy, z istotą był problem taki, że zarówno substancję rozumiano jak istota, niekiedy hipostazę rozumiano jak istota, no ale ten termin w tradycji występuje i po prostu należy się z nim liczyć, i Tomasz używa go w swojej teologii trynitalnej zamiast terminu substancja. Jeśli chodzi o pochodzenie, no to tych pochodzeń w Bogu są dwa typy. Mianowicie rodzenie, czyli generatio, i miłość, amor. Generatio w odniesieniu do drugiej osoby boskiej, Syna Bożego, i miłość w odniesieniu do trzeciej osoby boskiej, czyli Ducha Świętego. W odniesieniu z kolei do samych osób boskich Tomasz używa terminu notio. Notio po polsku tłumaczy się jako znamie. Znamie, czyli pewna właściwość, własność, cecha osoby boskiej. Spotkałem też termin przywłaszczenie. Notio jako przywłaszczenie. No jest trochę zabawny. Myślę, że lepszym terminem będzie znamie, i zresztą pewnym takim umocowanym w tradycji. Jakie są te znamiona? Niezrodzoność i ojcostwo dotyczy pierwszej osoby boskiej. Synostwo dotyczy, wiadomo, drugiej osoby boskiej. Wspólne tchnienie, no jest właśnie wspólne. Jest to, jeśli można tak powiedzieć, działanie Ojca i Syna w relacji czy w stosunku do Ducha Świętego. Natomiast Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna, w związku z tym jego nocio, jego znamieniem jest owo pochodzenie.
Na tej podstawie możemy wskazać na relacje, relacje realne, jakie zachodzą w Bogu. One są następujące. Ojcostwo, paternitas, synostwo, filiatio, tchnienie, spielatio i pochodzenie, procesio. Oczywiście nie wszystkie owe relacje są subsystencjami, ponieważ no, tchnienie i pochodzenie w odniesieniu do Ducha Świętego, no można tak powiedzieć, konstytuuje właśnie jedną osobę, osobę Ducha Świętego. No to oczywiście jeszcze o tym będziemy mówili. Proszę Państwa, to są najważniejsze terminy trinitalne świętego Tomasza. W związku z tym, no bez zbędnej zwłoki, możemy już przystąpić do omówienia samej tej teologii trinitalnej. Dziękuję bardzo wobec tego i zapraszam na kolejny mini wykład.